Witaj, ziomeczki, z tej strony Traol, w pierwszym odcinku z Hardzowania 4 na modyfikacji Albo Blues jako Chichen Itza. Jest to, jeżeli nie zauważyliście, jedno z państw w Meksyku. No, zostało dodane dawno temu, ale postanowiłem, że je nagram, dlatego że po pierwsze, no tutaj nagrałem jednym państwem, tutaj jednym państwem, tutaj jednym państwem, nagrywałem ostatnią serię, więc postanowiłem, że no, coś trzeba w innym kierunku pójść. Jeszcze tam dostałem propozycję, że zagrać albo Teksasem. A Teksas, no Teksas ma nawet fajne, jeżeli chodzi o eventy, że tak powiem. Nie, jest oczywiście bardzo overpowered, dlatego też nie jest taki ciekawy, jeżeli chodzi o taką całą grę, że no później gramy takim wielkim państwem, które no w sumie ma tylko zjednoczyć Meksyk. A w sumie jest bardzo potężne, więc trochę taki jest problem z tym. Jeszcze się zastanawiałem, czy nie zagrać Rio Grande, ale uznałem, że w sumie ono jest w miarę ciekawe, ale później ma taki problem, że ono nie jest aż takie dobre. Ono po prostu ma pewne problemy z tym, że po prostu ma dużo silnych przeciwników i to może być problemem. Oczywiście jeszcze są roboty, te AI, ale jak wiecie, AI to AI zazwyczaj jest overpowered. Więc oczywiście zostało mi można zagranie NCR albo Legionem, ale pamiętajcie, że chciałem tylko zobaczyć, a to jest to. Pamiętajcie, że te państwa mają fajne drzewka, tylko że wojna jest strasznie męcząca tutaj. Polega to na tym, że zazwyczaj, jeżeli jest się graczem, trzeba używać specjalnych jednostek i robić różne manewry. A ja nie jestem w tym dobry. Ale za to zagramy w innym państwem, gdzie trzeba robić różne manewry i używać jednostek specjalnych. Tak. Taka jest różnica między tymi. Więc jeżeli chodzi o historię, tak na szybko, ponieważ zapewne się zastanawiacie, o co chodzi. Historia jest takie, jesteśmy Aztekami lub innymi ludami z tego okresu i tyle. Tak, przeczytałem całą historię tego i polega to na tym, że w sumie Amerykanie zaatakowali Meksyk, my byliśmy ostatnim punktem, zostaliśmy pokonani, później doszło do wojny, później tak naprawdę straciliśmy całą technologię. No i skończyło się na tym, że zamieniliśmy się w Azteków. Tak. Taka jest historia. Więc teraz tylko możemy zobaczyć te eventy, ale naprawdę ja czytałem te eventy, żeby dowiedzieć się o historii. One naprawdę są pisane, jakby AI je pisało. A wiem, jak AI pisze, dlatego że czasami korzystam z tego. Więc tak, tutaj po pierwsze jest o okupacji. Ja zawsze wybieram sobie to, bo więcej wtedy można zdobyć, wiecie, no, manpowera oraz prędkość też jest dobra. Oraz w ogóle my wszystko, naszą walutą są suszone ziarna kawy. Tak. Więc tak, jeszcze zobaczymy sobie Node, ponieważ by się przydało rozpocząć tutaj handel. Zobaczymy. Szkoda, że nie ma takich powiadomień, chociaż zapewne byłyby wkurzające. Więc tak, naszym celem jest dokończenie tego drzewka i zapewne zjednoczenie Meksyku. Tyle, więcej jakoś nie chcę. Tutaj też jest na temat tego, że straciliśmy technologię, jakie tam mieliśmy wartości. Ja tam wybrałem rodzinę, dlatego że władca to było po prostu political power plus war support chyba. Więc to nie było zbyt dobre. Oprócz tego, zawsze zapominam na samym początku dać tutaj River. Tutaj się zastanawiali, jaką mamy zrobić flotę, bo jesteśmy znani ze floty. No naprawdę mamy potężną flotę. O, i teraz zaczynamy historię naszego obecnego przywódcy. Nie, to nie ten. Oczywiście to wygląda bardzo podobnie jak ten, ale to jest jeden z podstawowych portretów. To nie jest nikt specjalny. Znaczy się jest teraz specjalny, ale nie jest to specjalny portret dla niego. I chodzi o to, że on zjednoczył te ziemię. I tutaj jest historia o tym, że no, walczyliśmy z tymi. Oni też mają fajne drzewko. Ogólnie fajniejsze portrety według mnie mają większości, więc to też jest fajne. Oraz też, że walczyliśmy z tymi robotami tutaj i w ogóle, i że wygraliśmy to, ale jesteśmy słabi.
Ja zawsze wybieram sobie tutaj, żeby construction speed. Potrzebujemy tych do budowy. Więc tak. Pierwszą zasadą, jaką pamiętam, że nie możemy zdążyć zrobić całego drzewka, więc musimy zrobić najważniejsze rzeczy. Ja robię najpierw gospodarkę. To możemy sobie ominąć, bo to jest po prostu więcej dywizji. Nawet fajne. Ale zbytnio mi się nie podoba to, żeby pójść. Więc najpierw pójdziemy w to. Ukończymy całą tę gałąź tamtą. O, w ogóle mam agentów. Nie wiedziałem. Więc to, co wysyłam najpierw do Hondurasu, bo oni będą naszą pierwszą taką większą ofiarą. Też nie pamiętam, czy my możemy pokonać Costa Cafe i Nada na jak najszybciej. Oni po prostu, to jest taka mafia, co sprzedaje kawę na resztę świata, więc nic specjalnego. Tak, większość z tych państw nawet nie ma własnego drzewka, chociaż już dawno były dodawane. Więc po pierwsze robimy sobie to, bo potrzebujemy gospodarkę. Tutaj mamy white flag. A tak. Tak, no surrender limit, wiecie, w tej grze surrender limit nic nie zmienia. Pamiętacie, większość krajów korzystaliśmy i tak naprawdę musieliśmy do samej stolicy podchodzić, więc tutaj też będą musieli do nam do samej stolicy podejść, żeby nas pokonać, ale muszą najpierw podejść. Więc tak, tutaj wiadomo, że musimy porobić sobie najpierw różne rzeczy. Ja zazwyczaj lubię sobie No Outsider, ponieważ jest ono najlepsze. Tylko pamiętajcie o tym, że jak mamy to, to mamy minus 25, a jak damy sobie minus 25, to wtedy ciśnie nas. Więc tutaj nie będziemy, tutaj tak, jest dobrze. Z jednej strony to mi się podoba, z drugiej strony nie jest aż takie potrzebne. I tutaj możemy sobie zacząć ulepszyć to. Chociaż najpierw sobie sprawdzę, czy nie mamy lepszej gospodarki. Możemy sobie ulepszyć gospodarkę, więc poczekamy chwilę. Lepiej sobie ulepszyć. I tak, tutaj jest taki problem, że my nie pamiętam, czy my mamy możliwości ulepszenia dalej niż to. Nie pamiętam. Więc póki co tego jeszcze nie będziemy robić. To jest tylko produkcja. Jest ważna, ale nie jest najważniejsza. Więc bierzemy sobie to. Weźmiemy sobie oczywiście budowę. Potrzebujemy budowy. I dalej sobie robimy. Jedyne, co mogę sobie sprawdzić, czy mamy. Oczywiście wiem, gdzie to jest, tylko nie sprawdzałem sobie tego. Mamy oczywiście decyzje. Najważniejsze jest to, żebyśmy podejmowali decyzje, które są dla nas potrzebne. Tutaj mamy też taką mechanikę z ofiarami. Ofiary będziemy składać tylko wtedy, kiedy jest źle. Tutaj oczywiście możemy poczekać. Mamy inny node. To jest ważne, żebyśmy pamiętali. Mamy w sumie... Tak. No i oczywiście będziemy czekać, żeby ulepszyć te nody, bo wiecie, no ważne jest to. To też możemy schować to, jak pamiętacie, ostatnio w ogóle nic nie mogliśmy zrobić, bo nie mieliśmy w ogóle żadnej opinii. Dobra, dajemy sobie tutaj te. I teraz dalej. To jest tylko jeden region? Tak, oni mają takie dziwne nazwy, więc tych regionów. Więc w skrócie polega na tym, że najważniejsza jest wojna z tym. Później wszystko jest easy. Jest kompletnie easy, nie ma problemu, jest wszystko pięknie, fajnie, wszystko przyjemnie. Tylko najpierw musimy pokonać ich. Moją główną strategią będzie wyprodukowanie jednostek specjalnych. Jednostki specjalne w tej grze, wiecie o tym, że one są najlepsze na świecie. No i wszyscy uwielbiają mieć jednostki specjalne. Tutaj też byśmy sobie armię ulepszyli, dlatego że tam trening to nie jest jakiś mega ważny, ale wreszcie możemy sobie ulepszyć na to i dzięki temu mamy oczywiście już 8 fabryk militarnych, mamy 9, bo teraz to budowaliśmy sobie, więc oprócz tego jeszcze pójdziemy sobie w to, po czym pójdziemy na prawo, zdobędziemy tylko możliwość edytowania jednostek i też będę musiał sprawdzić sobie tak, rocznica okupacji amerykańskiej. Tak, było coś takiego. Ciekawe, czy co rok będziemy dostawać, bo to byłoby śmieszne. Więc oczywiście potrzebujemy trochę tego, więc trochę poczekamy. Też byśmy sobie zaczęli produkować ten... jak się nazywa?
Wypadło mi z głowy. Power Armor, nie, motorized, ciężarówki jakiegoś rodzaju, bo wtedy lepsze mamy wyprawy, a i tak wiadomo, że fajnie to mieć. Tak, chcemy zawsze mieć lepszą opinię, więc mamy już swoje ICDEB. Zawsze mi się podoba, ja też korzystam z skrótów, bo to jest zawsze śmieszne. Okej, mieliśmy chyba zbiory, o to chodzi. I musimy po prostu co roku patrzeć, jeżeli mamy złe zbiory, to wtedy będziemy. Oczywiście po good możemy mieć lepsze. Dobra, border. Tak, mamy to. Moglibyśmy mieć lepsze, ale wiecie, no nie zawsze jest fajne. Więc tak, tutaj jak mówiłem, tutaj potrzebujemy. Chodzi o to, że tutaj będą wojny, takie graniczne. Więc po prostu potrzebujemy tam powysyłać. Oczywiście ten generał się nam zmieni. Nie wiem, co to za generał po prostu wybrałem. Więc najpierw się tym zajmiemy. I tak, to jest pierwsza część tego. Druga część to jest to, że tamten gościu może umrzeć. Nie musi umierać, możemy go wleczyć, ale zazwyczaj go zabijam, bo jego drzewko nie jest jakieś śmieszne. Wybieram sobie tą babkę, która jest jedną z przywódczyń. Ona będzie najpierw w samym początku, będzie widoczna tutaj. O ta, to jest ta babka. W sumie moglibyśmy dać ją już teraz, żebyśmy dostawali ten intellectual. Jak sami widzicie, mamy tylko 12%, co jest nawet dobre. I będziemy też polegało na tym, że później. O, i zaatakowali. Dobrze, że się udało. Tutaj nie wiem, czy to jest ten sam generał. Wiecie, te portrety są podobne. Możemy sprawdzić sobie. Generals. Mamy tego. Nie, tego wybrali. Ok, więc tak, w głównym mierze będziemy wysyłać tutaj najlepsze jednostki. AI będzie wysyłało różne jednostki. O, to jest inna ikonka. Nigdy nie widziałem, bo zazwyczaj zasłoniła. Będzie wysyłał różne jednostki. Najważniejsze, żeby jednostki specjalne nie wysyłały. A jak my wyślemy jednostki specjalne, to mamy zagwarantowane, że się nam uda. Jeszcze możemy tutaj wejść. Ja nie mam rozkazów. I po prostu poczekać. No i tyle. I polega to na tym, że zazwyczaj jak wygrywamy, to jesteśmy szczęśliwi. I oni będą co pewien czas atakować to. My w sumie też możemy zaatakować, ale zobaczymy. Więc tak, jak już to mamy, to wytworzymy sobie nową dywizję. Potrzebujemy nową dywizję, gdzie damy po prostu Special Ops. I to będzie to oczywiście nasza zarąbista dywizja specjalna. Będzie, myślę, że najpierw zrobimy sobie tyle. Zależy jeszcze, jak to będzie w przyszłości. I tak, i na razie nie możemy tego wyprodukować, bo mamy słaby kap. Gdzie to jest? Gdzie się sprawdza? Tutaj. Nie ma! Nie dodali tego. Dobra, ale chodzi o to, że będziemy próbowali dodać sobie dywizje specjalne, bo to, wiecie, to są dywizje specjalne. Więc tak, temu gościowi możemy dać. No, chyba typowe damy. To nie jest jakieś po prostu, że będziemy specjalną dywizję. Tego nie musimy ulepszać, bo ten to wiadomo, że umrze, więc. Więc tak. Na razie sobie wszystko zapewne oddam na ulepszaniu. W ogóle możemy już ulepszyć to. To jest niestety. No, brakuje mi tego, żeby jakiś był taki przycisk, który przypomina. Oraz co możemy robić? No najpierw tych, bo tych będziemy pierwszych atakować. To co też możemy sobie zrobić, to tutaj poulepszać. Mamy jakieś kilka dywizji, które dostaliśmy. I to możemy wysłać do tej armii. Jak sami widzicie, tam ustawiłem sobie to, ale w głównym mierze się zastanawiam, po co ustawiam, jeżeli byśmy chcieli z nimi zawrzeć małżeństwo. To już trochę dziwne jest. Ale zobaczymy sobie. Nie pamiętam, o co chodziło dokładnie, ale
Jedyne co to kojarzę, że ich wojna to jest taka najpotężniejsza, więc trzeba uważać. Okej, okay, możemy ulepszyć. Uwielbiam ulepszyć. To jest super dźwięk dają. A więc jeszcze musimy poczekać. Możemy zacząć nową trasę. To jest ważne, żebyśmy sobie ulepszali, bo dla małych państw właśnie to jest najważniejsze, żeby sobie ulepszyć. Ponieważ wtedy możemy sobie naprawdę bardzo wybustować swoje... bardzo wybustować swoje statystyki. I no niestety to jest takie typowe drzewko, gdzie ja będę mówić, że o, to musimy zrobić, dlatego że coś dalej będzie potrzebne, żeby było. No, to jest niestety takie drzewko. Tego nie potrzebujemy. To mogłoby być fajne dla nas, dlatego też chyba pójdziemy. Tutaj sobie mamy dużo pustów takich fajnych. To jest ciekawe, ale niezbyt... Dobra, pójdziemy teraz z tego gościa i przeczytam jego historię. Jak mówię, to jest ten nasz przywódca, po prostu jego historię z przeszłości czytamy. Ogólnie dla nas najlepsze, jeżeli by wybuchła wojna domowa w tym u naszych sąsiadów, bo wtedy oni są słabsi i wiecie, no, jeżeli ktoś jest słabszy, no to wtedy bardzo chętnie sobie to weźmiemy, ale no musimy poczekać. Okej, więc tak, mamy dwa fronty. Trochę będę cicho teraz. Okej, okay. Chodzi o to, że no teraz dzięki temu, że on rządził, bo dokonał zamachu stanu, no to tam zaczął odbijać, tak, jest ciągle zwycięstwą. No i tutaj możemy sobie wybrać wiadomo, że drugą część wybierzemy. Okej. Okay. Okej, okay, więc tak, mamy to. No i niestety, ale nasze za następnym roku będzie solo, więc musimy tutaj niestety trochę ludzi ofiarować. Okej, więc w międzyczasie tutaj zrobimy. Chcę mieć tego admirała, bo jak mówię, omijamy to i ja naprawdę nie chcę ominąć bardzo dobrych rzeczy. Tutaj na razie to nie jest nam potrzebne, więc idziemy to. Więc tak, jako że jesteśmy państwem nieuprzemysłowionym, tak naprawdę będziemy mieć mało badań. Jak na razie. Później się nam uda. Tylko mówię. Mamy do wyboru kilka rzeczy, więc będę musiał sobie znaleźć, które nam dają ulepszenia takie, które ja bym chciał, czyli... o tak, we will civilized nation. To jest dobre. W ogóle zapomniałem jednej rzeczy. To nie obchodzi od tego, to tutaj musimy mieć najpierw wybranego przywódcę. Dobra, też ważne jest schemes and stability. Schemes and stability. Nie, no to nie będzie problemu. Dobra, akurat jeżeli pójdziemy w tą, którą chcę pójść, no to nie będzie problemu. Dobra, scavenger znaleźliśmy coś. O, to jest zawsze... Zastanawiam się, o co chodzi. To chodzi o to, że tutaj odblokowuje się nam pewne technologie. Możemy sobie ulepszyć to. A, tutaj nie ma treningu. Max training. Dobra, ulepszymy sobie na największe. Tutaj mamy distrust, ale bardzo chętnie sobie promote dam. Tutaj jest oczywiście... Ominęliśmy. Tutaj to czekają na Kubę. Zastanawiam się, zapewne na Kubie też znajdzie się miliard różnych rzeczy. Różnych frakcji. Bo to przecież Kuba.
No, zgaduję, że podzielą na 3 lub 4 państwa. Okej, okay. Więc tutaj mamy już dosyć sporo wybananego. Tutaj, jeżeli będziemy cywilizowanym, nie wiem, co dokładnie oznacza, czy my idziemy wtedy wszystko na to, czy w ogóle. Nie, zobaczymy. Tamto nie jest jakieś ważne. Więc możemy na razie ominąć. Decyzje. Jak tutaj jest? Będzie słabe. Ciekawe, czy możemy więcej tego zrobić. Okej, okay. Myślimy tutaj. Sidło. Okej. Wsuwamy. Tutaj zrobiliśmy inwestycje, więc trochę jeszcze poczekamy. Możemy wysłać to. No i teraz próbujemy dostać tego admirała. Wiem, że admirałowie w tej grze nie są jacyś najważniejsi, ale po prostu chcę mieć go. Okej, poczekamy jeszcze na to, bo naprawdę chciałbym jednak to mieć. Aha. Naprawdę nie wiem. Na razie mamy to zablokowane. Nie wiem, czy to powinniśmy mieć blokowane, czy co. W ogóle to dziwne, bo w sumie my nie lubimy ten właśnie tych poza granicami, tylko że my w sumie na handlu stoimy. Więc trochę dziwne, że jednak tak nie jest. Okej, okay, więc tak promote. Okej, okay, idziemy szybko. No po czym będziemy musieli jakoś pośpieszyć się przynajmniej przy jednej ścieżce, bo ja nie wiem, czy uda nam się dokonać tego. Teraz pytanie jest, czy mamy tutaj jakiś gościu, którzy nam będą fajni. To jest fajne. Tak, ten mi się podoba. Dobra, zdobywamy popularność. To jest ważne, dlatego że to później się przełoży nam na oczywiste, oczywiste bonusy podczas kampanii. I mamy kolejną wojnę. Tym razem mają jedną dywizję specjalną. I to nie pamiętam, czy to jest jeden z możliwych przywódców. Muszę zobaczyć ich drzewko. Tak, tutaj mogą sobie trochę porobić. To jest jeden z przywódców. Tak, to jest jeden z tych. To jest najgorszy. Tego musimy omijać jak najbardziej. Bo wtedy nasza walka będzie na tyle trudna, że naprawdę nie chcielibyśmy tego mieć. Okej. Okay. Patrzymy jeszcze na te wojny. No, one na razie dobrze idą. No, nasze plony nie będą jakieś mega dobre, ale one są to jest randomowe, więc. Lecz trochę będzie trudno. Zdobyliśmy Mexico City. Nice. Dobra, podoba mi się. Zdobycie Mexico City to jest naprawdę duży bonus dla nas. Też tutaj mamy kilka rzeczy. Więc tak, mamy Occupy of Mexico City, Occupy of La Tumba, bla bla bla. I to oznacza, że możemy tutaj stać. Też to jest dobra pozycja, jeżeli chodzi o późniejszą wojnę, ale wiecie, no. Zawsze fajnie się stoi. Tutaj. Tutaj też dostajemy dużo bonusów, tylko że te jednostki to niestety są jednostki wroga i możemy je stracić. Więc też dlatego zrobiłem sobie inną dywizję. Dobra, więc tak, tutaj możemy sobie dostać dużo takich, no, ciekawych rzeczy, ale no, idziemy to. To potrzebujemy zdobyć. I tak, mamy dużo tych political power. Myślę, że freedom of speech damy. Zawsze mi się podoba, dlatego że. No, freedom of speech. A po drugie, dlatego że dostaje political power. Więc tak, odblokowało nam się te dwie rzeczy. Mamy w ogóle dwie te
Ten, dlatego że to jest przeciwko Gryffindorowi. Gryffindorowi, no tam exploitom. Okej, okay, póki co tutaj nie mamy jakichś dobrych. Tutaj też nie chcę iść w mega bezpieczny run. Ale na razie dodamy to. I w razie nie mamy tego wypadanego. Okej. Okay. Więc poczekamy. I tak, no ci będą nam dawać najważniejsze, jeżeli chodzi o te dywizje. A tutaj sobie ulepszymy tych w takim razie, żeby było na 9 batalionów. Tych na razie nie. Ich zmienimy sobie na tych. I tego generała możemy sobie zmienić. On będzie oczywiście chciał nam wchodzić w paradę, ale my nie chcemy go. Dobra, więc jak to wygląda z tymi? No powoli tutaj wchodzi. Okej, okay, tutaj nieco pójdziemy w tym. Ogólnie oni chyba nas nie lubią, znaczy się powinni nas nie lubić historycznie, dlatego że w sumie z nimi wojowaliśmy. O nie, atakują Petruciko. Dosyć szybko. To niedobre. Dobra, więc tak, weźmiemy sobie tego gościa. No i będę kończyć, bo widzę, że już w sumie jest taka pora. Więc jeżeli spodobał wam się ten odcinek, spodobała wam się, w jakim kierunku idzie ta seria, pamiętajcie, że zostawić kciuka w górę, miej komentarz. Najlepiej, jeżeli w komentarzu dacie jakieś propozycje. I może nie Odło Plus, ponieważ jest tutaj prawie 100 państw, które mają własne drzewko, plus jeszcze submody. A bym chciał już wrócić na Kaiser Reduxa i może jakimś ciekawym państwem zagrać. Więc był z wami Trachon, no to cześć!